Dzień dobry wieczór. Z tej strony ponownie Stark, oto i Ori and the Blind Forest Definitive Edition. Inaczej mówiąc, po prawie roku czasu nareszcie powracamy do Oriego, żeby tym razem poznać historię z pierwszej części. Inaczej mówiąc, to co wydarzyło się zanim wydarzyło się, co się wydarzyło w drugiej, tak wiem, masło maślone i w ogóle niepotrzebnie to mówię. Ej, cóż, może nie będę zbytnio przedłużał, powiem wam tylko tyle. Grę mam już dostępną od bardzo dawna. No, grubszy pustka i te sprawy. Jakoś tak zapomniałem o tym. I w sumie dosłownie kilka dni temu, siedząc sobie, przeglądając różne gry, które nagrałem, różne moje jakieś stare notatki, które znalazłem w szufladzie, zauważyłem, że miałem o tym... że miałem po prostu do tego wrócić. Było to dla mnie takie na początku, że... dziwne, że nie skreślono, przecież już to zrobiłem. Po czym oczywiście przeglądając, zobaczyłem, że nie. I w ten oto sposób jesteśmy tu, teraz i dzisiaj. Więc tak, rozpoczynam rozgrywkę. Pierwszy slot, One Life. Oj. Ojej, to jest dużo opcji, na pewno nie One Life. Nie wiem, może Hard? Też czy Hard to będzie dobry wybór? Lub kiedy jest ciężko, ale dobra, na razie normal. Może by nie było, dawno nie zaglądałem do gier z serii Ori i czegokolwiek. I no nie za bardzo już pamiętam, jak się grało. Niestety tu też przy okazji polszczenia nie ma, więc to był przez chwilę. Wszyscy pamiętam tą noc, kiedy utraciłem Oriego, czym Ori. Dalej zależy, jak to interpretować. Na rzecz wielkiej burzy. I taka piękna scenka. To akurat można przyznać, że nawet już pierwsza część była dosyć piękna, stylistycznie. Co prawda druga przebiła to wszystko to kilkukrotnie, po prostu dużo piękniej, dużo lepiej. Ale nie ukrywam, pierwsza część też ma wiele aspektów, które są co najmniej piękne, zaskakujące, zachwycające i w ogóle. Chociaż z tego co się orientuję, o, gramy czymś takim teraz. To niestety pierwsza część jest podatna częściowo na... jak to się nazywa? Na grind. Dużo bardziej niż tamta. Żeby nie było, no też grindowałem, więc też dużo zarabiałem, ale... tutaj to jest jeszcze bardziej podatne, a dlaczego to? Zobaczycie może niedługo. A póki co sobie idziemy. Oczywiście scenka taka rodzajowa na początek. Zresztą pamiętacie chyba tą postać, ona też w sumie... w dwójce też występowała, nie pamiętam tylko jak się nazywa. A, Naru. Okej, czyli... to jest Naru. Jeśli nie mylę, to jest akurat jeszcze w tym przypadku... no, kobieta. Tutaj pewnie nie jestem, bo... no, heroin, czyli tak, dobrze kojarzę, że to jest kobieta. No. Dobrze, na razie z tym nie przejmujmy. No i scenka, kolejny raz i mamy już dostęp do Oriego. I to jest tyka. Mówię, nie dobija to może poziomu drugiej części, ale i tak jest dosyć piękny i w ogóle. Nie wiem co tak, szczerze powiedziawszy, mam powiedzieć o tym wszystkim. Poza tym, że no... bardzo fajnie jest wrócić do Oriego po tylu latach. Może by nie było... Oriego jedynkę znam. Przeciwieństwie do dwójki, kiedy ogrywam. Ale to całe znam, jest bardziej na zasadzie... grałem, nie pamiętam tylko czy do końca... i widziałem, ale to było lata temu, więc... nawet jeśli coś, co prawdopodobnie w większości tak już nie pamiętam. No. Owocki. Mamy owocki, trzeba je zanieść oczywiście do domu. Tej...
nocy przeznaczenia, czy coś tam, czym tej przeznaczonej nocy. Wybaczcie, że tłumaczę tak nie precyzyjnie, ale to już jestem ja, więc przyzwyczailiście się do tego. Kiedy niebiosa zapłonęły, czy tam okazały światło, dalej nie wiem jak. Oczywiście pamiętajcie, jak nie będzie dokładnie. Wezwałem Oriego. Dla mnie to jest zawsze Ori, Oriego, rozumiecie, ale może być różnie. I patrzcie, świecia. Duszewu świecia. Jednak nadzieja nigdy nie nadeszła. Wraz z upływem czasu. No dawaj, gra dalej, chcę tłumaczyć. Życie obumarło i dzikiej to chyba było zgniło, czy tam, nie wiem, rozłożyło się? Jakoś tak, chyba dzikiej to był rozkład. Nie jestem pewien, tak. Bo rod to był zgnilizny jako tako, więc no. Kiedy las był ślepy. I kolejna część scenki. Nadal nadzieja pokazała swą twarz, coś nadzieja pokazała swą twarz, nie wiem. Naprawdę niektóre rzeczy to nie wiem, czy powinno się dosłownie tłumaczyć, czy jakoś tam są, powiedzmy, jakimiś takimi frazeologizmami, idiomami, wiecie, takimi rzeczami, no nie do końca przetłumaczalnymi. Coś jak w sumie większość kawałków dla przykładu Sansa z Undertale'a. No to niby okej, można jakoś przetłumaczyć, ale to straci sens, jak się to tłumaczy, rozumiecie. Dobra. No i tak, krótka scenka, idziemy tu znowu z owockami, jako Ori. I oczywiście nie mogłoby być początku bez tragedii. Oto i mamy naszą tragedię na dziś. Wiem, że dziwnie to brzmi, tak trochę niestosownie, ale no niestety taka prawda. Ponownie sierota. Czym ponownie osierocony, jak zwał, tak zwał. Ale tak raczej ponownie osierocony to jest prawidłowe tłumaczenie. Bez powodu, by zostać. Pęd mojego światła. No i idzie sobie Ori, oczywiście. Z kraju życia i śmierci. Taki słaby, taki delikatny. Co ciekawe, nagle to się stało. Wcześniej nie było z nim tak źle.
Co nie ukrywam, jest dla mnie trochę chociaż niezrozumiałe. Kiedy płacz spotkał się z ciszą, czy coś takiego. Nie jestem pewien, jak to tłumaczyć naprawdę. Okej. I tu Astrali, nie pamiętam teraz słowa do końca, ale chyba kiedy ich nadzieja zanikała, czy coś tego typu. Nie wiem. Naprawdę nie wiem. Ale tak. No i cóż. Kiedy siła mojego dziecka odchodziła. Fajnie, tylko mogłaby ta scenka być trochę szybsza. Wtedy bym mógł więcej wam pokazać dzisiaj, wytłumaczyć, dlaczego gra jest podatna na grind. I ostatni dech był branchem wypuszczony. Nie jestem pewien, jak to tłumaczyć dalej. Kwiatuszek. Dużo kwiatuszków. No, bardzo dużo nawet kwiatuszków. No i zawsze za to właśnie uwielbiałem grę. Jak na swoje czasy i nawet na obecny moment jest naprawdę piękna. Oczywiście na swój sposób, bo nie każdemu musi taki styl pasować i w ogóle. Ale no, ja po prostu uwielbiam. Uwielbiam pod każdym względem. Żeby nie było. Wiem, że są lepsze gry od Oriego. Moje światło już wyjął Oriego. Nowa era nastała, czy coś takiego tam było? No. Ale naprawdę, co by mówić, nie mówić, ja bardzo lubię. No. Czy zaczyna się już taka prawidłowa rozgrywka? Tak. Mniej więcej tak, więc no. Teraz mamy już znowu pełną prędkość, pełną swobodę w bieganiu. Oczywiście. Nadal ograniczoną tym, co potrafimy i co możemy, ale no. Nie wiem, czy powinienem tu iść, czy co. A może tędy? Okej. Dobra, tędy nie przejdę, z tego co widzę. Na razie nic poza skakaniem nie możemy, oczywiście. Więc tak, co my tu mamy? Pełno jakichś fioletowych, kolczastych rzeczy. Woda. Zatruta woda. To akurat mogę powiedzieć z góry, że po prostu nas będzie zabijała. Dobra. Zdobyłeś odłamek życia. Zbieraj to, żeby odnawiać swoją witalność. A tu mamy komórkę energetyczną. Możesz zbierać więcej energii. Możesz używać energii, żeby tworzyć link duszy i zapisać swoją grę. To jest właśnie różnica taka główna, że tutaj zapisy wyglądają w ten sposób, to trzeba ręcznie samemu zawsze nadzorować i no. A, okej. Okay. Tutaj akurat powiem szczerze, co. Normalnie pewnie bym zginął kilkukrotnie, ale na szczęście tym razem jakoś tak mniej więcej ogarniam co i jaki domyśli. Po prostu pamiętałem ten fragment. I tak, zdobyłeś trochę duchowego światła. Kiedy napełnisz pasek, dostajesz punkt umiejętności. No, i tu właśnie pokazuje się to, że gra jest podatna na grind. Są miejsca, w których bardzo łatwo zbierać to wszystko. No, jak możecie się domyślać, jeśli zbiera się dużo punktów, to macie trochę łatwiejszą rozgrywkę. Głęboko w lesie, Ori odnalazł to, co zostało utracone. Dziennik, żeby podnieść małe światełko. No, i w tym oto momencie nasze umiejętności zostały znacznie rozszerzone. Teraz poza skakaniem możemy jeszcze robić coś innego. Moja siła powraca. Jestem Sein. Światło i oczy duchowego drzewa. Zostałem tutaj, nie wiem jaka płeć, ale zagubiony podczas gdy ona jak to się nazywa? Zelżyła swój ucisk. Mogę cię poprowadzić podczas swojej podróży, jeśli mi pozwolisz pójść z tobą. Ale nadal, czy słyszysz to? Oni musieli cię tutaj śledzić. O nie. Przeciwniki. No i teraz właśnie możemy atakować. W przeciwieństwie do tego, co było w Orin 2, tutaj ataki mamy namierzane i
po części zautomatyzowane, więc no... Dlatego Ori 1 jest dużo łatwiejszy, a jednocześnie dlatego też... Powiedzmy... Wiele osób go polubiło. Bo naprawdę była gra taka... Inna niż większość na swój sposób. Mało, która pozwala na automatyczne namierzanie. No, a teraz zdobyłeś odłamek energetyczny, odnawia to on komórki energii. Ich światło powinno do mnie powrócić. To są słowa, które powiedział Drzewo Duchów kiedyś. Glade to chyba było jakieś Gai. A więc uznajmy, że to będzie Gai. W Gaju za jaskiniami go znajdziemy. Jest przed nami ścieżka. I tak, dostajemy mapkę, oznaczenie, gdzie mamy iść. Żeby nie było okej, fajnie, ale... Pod tym względem powiem wam szczerze, bardziej mi się podobała dwójka ze swoim sposobem pokazywania wszystkiego. Dobra, dawaj to światełko. I dobra, mamy punkta. I dobra, mamy teraz punkt. Jeden. To jest nawet napisane i potrzebujemy. To mam do wyboru. Pozwala używać ponownie tych linków, więc tak, będziemy mogli jeden zapis stawiać i korzystać z niego ciągle. O, jest taki magnes na podnoszajki, a tutaj mamy trzy ataki przed odnowieniem. I ogólnie silniejszy atak, takie różne rzeczy. I no, ogólnie jeszcze jedna rzecz, właśnie tutaj większość tych rzeczy do podnoszenia się pokazuje od tak po prostu teraz, kiedy będziemy mieli odpowiednie rzeczy. Ale dobra, zaczynając... Nie wiem, jak będzie mi szło. Więc powiedzmy sobie szczerze, może zacznę najpierw od czegoś, co pozwoli mi... No, zapisywać więcej razy w jednym miejscu. Oczywiście musiałem dostać obrażenia w głupi sposób i prawie zginąć. Bo jakby inaczej. Że gdybym sobie poradził normalnie, to by to nie było w moim stylu. Dobra. Oj, nie, idź glut. Wiem, że ty nie groźny dla kogoś, kto grał dużo w gry tego typu, ale... I tak idź, bo ja pewnie zginę od ciebie. Dobra. Dobra, zabij. Nie wierzę. Po prostu nie wierzę w to, co ja żem zrobił. Ja jestem lama i tyle. W ogóle ciekawe, czy granie na klawiaturze byłoby wygodniejsze niż w tej napadzie. Nie, bardzo możliwe, bo się nie mylę, chyba Ori był głównie myśl, przynajmniej jedynka tworzona głównie z myślą o komputerach, więc może warto byłoby sprawdzić klawiaturę. Chociaż ja już ogólnie przywykłem do grania w ogóle tego typu napadzie, więc może to nie jest najlepszy pomysł. Dobra. A zanim coś, to jeszcze tutaj tak, trzeba być zabić szybko. Tym razem nie wpadnę w tą samą papkę, w którą ostatnio wpadłem. I okazuje się, że niepotrzebnie tam to robiłem. Studnie dusz, duchów. Są starożytne struktury, które pozwalały na szybkie poruszanie się przez cały nivel. I przy okazji światło duchowe i studni też odnowi twoje wszystkie siły. Ja ci mówiąc takie coś, oczywiście i w ogóle. No i mamy odnowioną energię. Więc niepotrzebnie brałem w sumie tamtą umiejętność jako pierwszą. No i oczywiście już obrażenia. Dostałem. No. Ale spokojnie, to jeszcze nic takiego. No to tak. Tutaj dobrze skoczyłem ostatnio. Nie wiem, czemu te skoki wydają się takie jakieś strasznie małe. Ale na to, mówiąc szczerze, prawdopodobnie jestem ja i moje po prostu przyzwyczajenie do tego, co miałem w dwójce. A nie jakieś prawdziwe problemy. Więc tak, co my tu mamy przy okazji? Nie wiem, ale... O, znalazłem kamyk klucz. Dobra, pozwala otwierać duchowe bramy. I każda brama wymaga innej ilości kluczów. Okej. Okay. Czyli pewnie odkryłem coś, czego jeszcze nie powinienem był odkryć. Ale dobra. Ta brama duchów nas blokuje. Były zbudowane dla obrony. Przed dniami rozkładu.
wymagane klucze muszą być blisko. Żeby dostać się do drzewa, musimy przejść przez jaskinie, które są za tą bramą. Ile potrzeba? Mam nadzieję, że... A, dwa. Dobra, czyli jednak nie za szybko tylko. W takim wypadku, gdzie są te... Dobra, już chyba wiem, gdzie jest drugi nawet. Nawet to było... Chwila, pominąłem coś. Pominąłem znajdźkę. Teraz ją zauważyłem. Nie można pomijać tak znajdziek. Wiem, że prawdopodobnie to jeszcze nie czas na poszukiwanie tych wszystkich miejsc i zbieranie ich, ale... No wiecie, na tyle, na ile mogę, to ja już chciałbym teraz. I... Przeżby? Tak. No, i kolejne światełko, kolejny level up. I no... Ogólnie mógłbym już teraz niby to zrobić wszystko, ale... Powiedzmy sobie szczerze... Jeszcze poczekam z rozwojem w sumie. Nie wiem, czy jest sens na razie, wiecie, brać wszystko na szybko. Skoro i tak jesteśmy przy początku gry i w sumie... Prawdopodobnie ważne, co będę brał i tak... Nawet co mam za dużo, to nie zmieni. Dobra, teraz mamy klucze, można wejść, super, hura. Szybciej, bramka, otwieraj się. Dziękuję. Dobra. I w sumie może jednak tutaj bym zapisał czy coś. I teraz co możemy? A, tworzenie tych cośków daje życie. Tutaj przyciąganie, a tutaj trzy ataki. Wiecie co? Na obecny moment nie wiem, czy... Okej, nie wiem, czym jest Charge Flame, więc... Powiedzmy, że na razie nie będę mówił, o co chodzi. Znaczy, nie będę brał. I tu jakieś jeszcze inne rzeczy od Double Jumpa, jakiegoś Dasha. Może naprawdę nie przeglądajmy za dużo, bo to tam i tak nie wiem. I znowu coś Charge Flame. Dobra, na razie może weźmiemy te dwa. Żeby trochę łatwiej sobie radzić z przeciwnikami trochę mocniejszymi. Wiem, że to raczej, wiecie, nie jest aż tak konieczne. Okej. Tam są jaskinie, tu jest jakaś inna lokacja. No wiecie, jeśli gra pokazuje drogowskazy, jest jakaś inna lokacja niż ta główna, no co, chyba nikogo nie zdziwi, że ja będę chciał iść do tej innej lokacji niż główna. A teraz dawać światło. Dziękuję. Dobra. Okej, tak, tutaj mamy odnowienie i... Okej, nie przejdziemy dalej chyba. Oczywiście to mnie nie zniechęca, żeby sprawdzać więcej. Co? O, i już zwiększyłem swoją ilość życia. Szkoda tylko, że no, dalej nie jestem w stanie nigdzie pójść. Ale no, przynajmniej brawo ja, z tym, że znalazłem znajdźkę. Okej, światełka dalej za mało, niestety. Jaskinie. Dzisiaj moim głównym sądem tu pewnie będzie znalezienie dwóch kamyczków. Dobra. Już się za to zabieram. W sumie nie będę ukrywał, chyba osobiście preferuję styl walki, który był w dwójce. Żeby nie było jedynka, mówię, też ma swój urok, jest też fajną grą bardzo, ale... Jednak niektóre rzeczy, które zrobiła dwójka, moim zdaniem są... No, lepiej zrobione jednak to. Automatyczne namierzanie i te ataki tego typu... Super, na pewno jest łatwiej i... Przystępniej dla przeciętnego gracza, ale ja jednak preferowałem, wiecie, to takie... Różne możliwości... Które oferowała dwójka, że tam każdy bierze co chce, jakie chce umiejętności w ogóle, a tutaj... No niestety takich opcji nie ma, ale... Coś dziwić, to jest naprawdę już... Na swój sposób trochę wiekowa gra. Ori, to jest kamień map. Bardzo... Jeden z wielu, bardzo wielu starożytnych znaczników. Stworzonych, żeby móc oznaczyć, no ogólnie las jak rósł. Wygląda to, że brakuje części. Możemy je znaleźć. To jak ją znajdziemy, to może to naprawimy. Okej. Części nie widać. Poza tym, że jestem jakaś znowu znajdźka, którą pomniałem. Nie, chyba. Możliwe, chociaż nie wiem, jak miałbym pominąć, skoro nawet nie miałem tam dostępu. I dobra, może nie przejmujmy się tym aż tak bardzo. Mamy kawałek kamienia, tego. Wiecie, klucz kamienia, fajnie. Oczywiście. O, widzę kamień map. I tak, jakieś znaleźć jakieś rzeczy, super, tylko i tak nic z tym nie zrobię na obecny moment.
I chyba mam tu jakieś wyzwanie. Nie wiem, czy wiecie, jestem gotowy na to, tak mówiąc szczerze. Czy nie za wcześnie, ale... Można chyba spróbować. Dobra, na przykład tutaj coś jest? Oczywiście, że jest. W sumie prawie dałem poziom. A, dobra, nawet na to wyzwanie nie jestem w stanie wejść, bo nie posiadam podwójnego chyca. Bo wspinaczki po ścianę. Okej, czyli w takim wypadku tylko droga w dół pozostała. Kolejna droga bez powrotu. Mam tylko nadzieję, wiecie, że nie zepsułem sobie czegoś idąc w to miejsce. Ale niestety wygląda na to, że albo zepsułem, albo ktoś nauczył mnie czegoś, co pozwoli mi wyjść stąd. Albo i jedno, i drugie. Czyli, że z jednej strony zepsułem, z drugiej strony to gdzieś się uczy czegoś, co pomogłoby stąd wyjść. A, dobra. Taki spadek często oznacza jakiś tam bossów, więc może lepiej wziąć na początek to i się cieszyć. To byli ci, którzy stali się nadzieją, czy coś? Kiedy ona... No, ogólnie zabijała i w ogóle nie chcę się teraz tego tłumaczyć naprawdę. Światło drzewa duchów żyje w każdym z nas. Co tu jeszcze? On jest powodem, dlaczego my żyjemy. On jest powodem, dlaczego rośniemy. Kiedy zawołał cię, by się kiedy wołał cię odnaleźć wiele lat temu, zaatakowali nas. Zostaliśmy zaatakowani, zranieni i zabici przez naszego wroga. Teraz te drzewa przodków jest wszystko, co pozostało. Podejdź bliżej. I poczuj światło Phil, ducha wewnątrz. Okej. I oto w ten taki sposób ponownie zdobywamy nowe umiejętności. W drugiej części chyba było podobnie z niektórymi rzeczami, ale nie jestem pewien. Okej. I proszę, mamy teraz wall jump. Okej. Czyli chodzenie po ściankach. Lecimy mówiąc, takie coś. Fajne. I kolejna komórka na magię. No cóż. Wygląda na to, że dosyć słabo pamiętam o jego jedynkę, skoro spodziewam się tutaj jakiegoś bossa czy coś. Ale dobra. A nieco. Dobra, odnowione. Na wszelki wypadek, tak. Ciekawe. Jednym uderzeniem? Dobra, nie jednym uderzeniem. Tam musiał być jakiś inny po prostu rodzaj tego bloba. Bo normalne bloby mam na 3 uderzenia teraz, zamiast 4, co w sumie pokazuje, że jest dużo łatwiej, bo mam ich na jedną serię, przez co trochę ciężej będzie im mnie uderzyć. Fajnie. Dobra. Okej. I w sumie teraz chyba jestem w stanie już zrobić to wyzwanie, o którym też mówiłem. Dobra. Akurat by jeszcze tyle czasu zostało, żeby mógł spokojnie się tym zająć i oczywiście dostać obrażenia. Dobra. Może mądrym wyborem byłoby postawić tutaj znowu ten płomyk. Coś czuję, że bez niego to raczej kiepsko będzie. Dobra. Dobra, spokojnie, Ori. Spokojnie. Mhm. Znaczy to wyzwanie nawet było wymagane, żeby postępować. Ciekawe. Wiecie, ja się naprawdę spodziewałem, że to będzie jakieś wyzwanie takie poboczne, a co i proszę. Jednak trzeba było to zrobić tak czy siak, więc... Nie ukrywam, trochę mi to zawiodło, ale... Nie jest aż tak źle, okej. Wajchamy wajchę. A, i to ma pozwolić nam wejść do kamienia map. Dobra. Dobra. Dużo wrogów, dużo punktów. Fajnie. Tylko... Czy ten kamień map jest też taki ważny, żeby go teraz aktywować? Powiem szczerze, nie jestem pewien. Chociaż z tego co widzę, to chyba odkrywa po prostu mapy...
wiecie, tych wszystkich obszarów, więc może warto by sprawdzić. Ale tylko gdzie on był? A, tam niżej, dobra. No to idziemy, zajmujemy się tym. Miejmy nadzieję, że nie będę żałował zmarnowania fragmentu mapy. I co to robi? A, odsłania całą lokację. No cóż. Chwilę, jeśli odsłania całą lokację. Aha, czyli już widzę, że tam to coś, co widziałem, będę musiał zdobyć spod wody. O, nieźle. Akurat, cóż, nie wiem, czy to dobre rozwiązanie, żeby właśnie tak odblokować całą mapę i pokazywać dosłownie wszystko na niej. Oczywiście nie mówię o znajdźkach czy coś, tylko o wszystkich obszarach, wiecie. Nowsze gry na pewno tego uczą i na takiej zasadzie bazują, ale... powiedzmy sobie szczerze, już preferowałem nawet tą wersję, jaka była też przedstawiona w drugiej odsłonie, gdzie jednak trzeba było znaleźć sprzedawcę mapy, kupić tą mapę i... Też nie jestem pewien, czy to odsłaniało wszystko, czy nie tylko część. Ale no, ja tam się mogę nie znać i w ogóle, więc... Proszę mnie nie brać z jakąś wyroczną czy coś, ja mam kiepską pamięć w ogóle. Ja właśnie... Nie, nie wierzę. Serio? Ej, widzę, że będą tutaj częste problemy i zlamienia. Oczywiście zapominam używać zapisu. Więc tak. Wszystko, co zrobiłem, trzeba zrobić jeszcze raz. Dobra, powiedzmy, że tym razem jeszcze nie będę tego jakoś szczególnie wycinał w ogóle. Ja podkreślam, tym razem, w następnych odcinkach może będę bardziej skupiał się na nowościach. Chociaż nie wiem, czy jest sens wycinać cokolwiek w takich grze, skoro tutaj tak naprawdę każdy fragment, każda porażka, każde wszystko jest po prostu częścią gry i pokazu w ogóle. Tak samo jakbym wycinał wszystko, co chociaż raz mi zabiło w... nie wiem. Nie, dobra, to jest głupie. Ale jakbym po prostu, grając w Children of Morta, wycinał każde piętro, na którym raz zginęłem, czy coś. Wiecie, na zasadzie raz zginęłem, nie wiem, na pierwszym poziomie ziguratu, to teraz już nigdy nie pokażę pierwszego piętra ziguratu. Nie wiem, że to różne gry, nie powinno się tego aż tak przyrównywać. Źle polazłem oczywiście. Brawo ja. Jak zwykle, nawet nie patrzę, dokąd idę. Więc no. Rozumiem wycinać coś takiego, jak jakieś denerwujące walki w gotiku, czy czymś takim. A właśnie, czy da się wejść? Może to jest jakiś sekret? Chyba nie ma niczego. No szkoda, bo gdyby był jakiś fajny sekret, to może bym się przynajmniej cieszył z tego, że zginąłem, bo teraz tutaj wróciłem. Sprawdza przez przypadek, ale jednak, no. Dzięki temu coś odkryłem, co wcześniej pominąłem. Okej, dobra. Dobra, glut. Nie wkurzę się tak, nie kolcuj we mnie, bo to i tak sensu nie ma. Dobra, znowu to zrobiłem, super. Teraz możemy iść już. Miejmy nadzieję, w dobrą stronę. Tylko zanim coś to... Tym razem nie jestem taki głupi jak poprzednio, pamiętam, co trzeba zrobić. Więc no, brawo ja. Dobra. Link jest gotowy, więc tak, jak już trzeba będzie go znowu zarzucić, to tym razem będzie łatwiej. Przy okazji, mógłbym tam też wrócić i pójść? Niestety, chyba nie. Dobra. O, chyba na dole byłem, czy nie byłem, bo już nie jestem pewien. Nie, dobra, byłem, bo już tak widziałem tego gluta i wiecie. Nie byłem pewien, czy ostatecznie tam byłem, czy nie. Okej, ostrożnie. Dobra, dobra. Dobra. Okej, udało się.
Gdzieś tu jest wejście. Ale niestety nie wiem gdzie. Okej. Teraz czy może coś znajdę? Chyba wybrałem sobie groźniejszą trasę, szczerze powiedziawszy. Aha. Dobra, kwiatek. Okej, trzymajcie kciuki. Może się uda. No, nawet się udało. Wygląda na to, że moje skille w graniu w gry są wyższe niż się spodziewałem. Dobra. Nie, nie, nie. Nie. Nie lam. Proszę cię, nie lam. O, nawet się udało. Żeby nie było, powiem szczerze, poza tym, że pamiętam jeden dosłownie fragment jeszcze, taki późniejszy, jeśli chodzi o rozgrywkę. To jest taki dosyć charakterystyczny fragment, ciężko po prostu nie ma. O, dobra, odnaleźli mnie nieżywego, spałego. Aha. No i powiedzieliśmy Oriemu historię jej... jej złej woli, czy coś tego typu. Dobra, mniejsza o to. Naprawdę, nie jestem ci w nastroju na tłumaczenie. Ori, drzewo duchów. On musiał użyć ostatków swojej siły, żeby cię uratować. Podejdź teraz i usłysz naszą historię. To była noc ceremonii światła. To było nasze światło, którego nienawidziła. Ale kim jest ona, o co chodzi? Zaraz się może dowiemy. Wzywałem Oriego, ale moje dziecko nigdy nie powróciło. No i jest. Tak. I teraz taka jedna rzecz. No właśnie, tutaj jest jakaś wielka sowa, wściekła, zła. Kuro. Ukradła Sein. To był koniec naszych dni. Ale wracając. Zauważyliście, że to jest kolejna gracza, w sumie to jest pierwsza. I druga część też ma takiego samego antagonistę. Też to jest ptak. Ja rozumiem różne rzeczy, ale trudno mi pojąć, dlaczego najczęściej antagonistą w serii Ori, czemu tym głównym antagonistą najczęściej jest ptak. Czy oni nie lubią ptaków, czy co? Ale dobra. Odzyskałeś czy światło drzewa duchów. On dał złożył nasz los w twoich rękach. Słuchaj uważnie teraz, bo musisz zrozumieć. Drzewo duchów, nie wiem, podtrzymywało trzy elementy światła, trzy żywioły światła, trudno powiedzieć. I w zamian one przyniosły balans i pilnował i trzymał Nibel bezpieczny. Teraz albo żywioł, albo element wody wysoko na szczycie drzewa Ginso. I ponownie żywioł lub element wiatrów głęboko w zapomnianych ruinach. Element lub żywioł ciepła poniżej płomieni góry chorów.
Aby przywrócić Nibel do dawnej świetności, musimy rozpalić ponownie ich światła, zanim jest za późno. Pierwszy odnajdziemy za pajęczymi jaskiniami. Na szczycie drzewa, przez które kiedyś przepływały wody. No, oczywiście zaznaczę nam to dokładnie. Kolczaste bagna. Odnajdź drzewo duchów. Okej. Okay. Jakaś opcja? Może zapis czy coś? Chyba nie. Nie, jest, dobra. Oczywiście, że zapiszę. Będzie, że to odnowi nam wszystkie energie, to jeszcze pozwoliłoby może zrobić coś jeszcze. I cóż, możemy iść dalej niby, zajmować się różnymi rzeczami. I w ogóle, ale pozwólcie, że skończę na tym momencie. Jedny co ten dialog i w sumie to będzie na tyle. Bądź ostrożny, Ori. Ziemia jest niestabilna. No, ziemia jest niestabilna. Ale więcej już się w tym odcinku nie dowiemy na ten temat. I cóż, jeśli wam się podobało, no to do zobaczenia w następnym odcinku. No i trzymajcie się. Hej, hej.